Już idzie? Między bloki pan Tomasz mówi. No to pan się przebierze w koszulkę. To kiedy ja będę ślubował jakieś piękne cudzoziemce, co? No właśnie, chciałbym zagraniczne mieć drugą Marię z Nazaret. Ale nie ma takiej, mam nadzieję, że... Do której macie się otwarte? Do końca. Tak? Rodzina do mnie przyjeżdża dzisiaj ze Stanów, to może coś o to, tego. Tak? No. O który przyjeżdżał? Niedługo. No. Tutaj pan kolega, który akurat kameruje, co zawsze tu robił, przeskakiwał. Przeskakiwał. Robił tak przewroty i mama zawsze krzyczała przez okno, Robert, do domu. No tak. Do tej pory krzyczy. Zawsze uciekał. Czasami, panie Tomaszu, czym bardziej się psoci w młodości, jeszcze większe sentymenty się zarzają. Dobro się mniej pamięta jak zło. Zło czasem jak się coś psoci, dłużej się pamięta. Ja się z tym zgodzę. A pan Damian jak się wychowywał? No. Ja akurat mi to wszystko obce jest, bo ja w domu całe życie, także nie znam. Nie byłeś blokersem? To znaczy, ja na studiach mieszkałem kilka lat w bloku. Aha. Ale to taki blok, gdzie jest takie osiedle, odgrodzone bardziej to było, nie, że takie... Zamknięte takie. Tu był asfalt, który jedliśmy, albo był asfalt, albo beton. Myśmy z chyba jedliśmy asfalt. Każdy miał czarne zęby. Jak pan zauważył, że ja w kamerę nigdy się nie patrzę. I dlatego reżyserzy to lubią, nie? Bo ktoś w kamerę chce być gwiazdą, a ja nie. Przenigdy w świecie w kamerę się nie patrzy. To nie jest aktorstwo, to jest amatorstwo. No to ja wiem, dlatego słynni, wybitni reżyserzy Krzysio Kieślowski, Majewski zapraszali mnie, bo wiedzieli, że we mnie jest aktorstwo, że umiem to grać. I umiem każdą scenkę, którąkolwiek grałem z nimi, nigdy nie powtarzałem. Bo ty będziesz we Francji. No. Wiem, wyczytałam. Już ponosi oni, bo oni wyjechali wcześniej. Sponsora masz. No jest. Krzysiu, ja wiem, czy fajnie opuścić miejsce rodzinne. To, co kochałeś, to wrócisz do tego. I super. No nie? Żeby ktoś sobie nie pomyślał, tutaj jest herbata, bo ja sobie myślałem, tak, że tu jest piwo. Tak, tutaj jest herbata. A wiadomo, bo... Każdy jakoś tak dziwnie na mnie patrzył, czy była Wigilia Bożego Narodzenia, czy święta Wielkiej Nocy, każdy tak dziwnie patrzył. No jak, nawet z nami, no ojciec czasami, no synu, ale ojciec też mówił, no on nie pije, jego nie namawiać, bo takie ewolucje niebezpieczne, no to lepiej nie mówić mu na temat alkoholu. No i już rodzina wiedziała, nie? Niejednokrotnie namawiali mnie, no może akurat zbliżają się święta, chociaż ten jeden, jedyny raz, nie. Ja podziwiam, szanuję wszystkich, nawet księży, którzy non-stop ten kielich zaglądają i w imię Mistrza Jezusa non-stop klapią to wińsko, ale ja nie, po prostu nie, jeszcze raz nie. Pozwoli pan łyczek szampana, po raz pierwszy w życiu. Jest to normalne, muszą się rozluzować, muszą po prostu psychicznie tak czuć taką swobodę, taki relaks psychiczny, żeby kolejnego dnia móc występować, a ja nie, ja całe życie nie i oni też, oni już wiedzą, naprawdę żyją po dziś dzień i wiedzą, że jeśli padnie słowo rojek, człowiek guma, od razu z nim nie warto zaczynać, nie warto poruszać temat alkoholu, no bo ten człowiek nie pije. Dobry, specjalny szkół mi proszę. Halo, sala. Idziemy. Następny proszę. Co tam za smaczki z dawnych lat? Jakieś tutaj. Proszę pani podać. Panie? Proszę podać, co tutaj mamy właśnie. Z dawnych lat. O, proszę, zdjęcia rzeczywiście. Z urlopu w szkole cyrkowej w Jelinku, mając 19 lat, panie Damianie, stójkę na jedynego już robiłem na śniegu, co jest... specyficzne, rzadko spotykane wspomnienia sprzed 30 lat. Młodzieniec, no aż sam podziwiam samego siebie. Zaraz, panie Damianie. Pane... Już, zaraz panu pokazuję te filmy, wie pan? Chcę panu pokazać.
Człowieku ma Krzysztof projekt filmy, proszę. Jak gumę znalazł do rzucia, tak. Jedliśmy po trzy razy. No tak. Przez dwa tygodnie. Spójrz do buzi. Tak, kończyliśmy jeść gumę do rzucia, Donalda tak zwanego. Skończyliśmy, chowaliśmy wyznaczone miejsce, na drugi dzień każdy żółw. Przez dwa, trzy tygodnie. Całe podwórko jadło. Jedną gumę. Jak to? No. No, ona była tak taka niezniszczona i każdy tak. Jeszcze smak miała. Jak nie, to się cukier dawało. Zaraz panu pokażę, panie Damianie, w ogóle nie, jaka oglądalność tych filmów. No tutaj nie, to jeszcze nie, wie pan. Kolejność będzie, zaraz panu pokażę. Zobaczymy tutaj. Ale widzi pan, ma pan nową kurtkę, nie? No. Nie, to wie pan tu. Za gołębi! Ja się dla nich ubieram, a przyjęcia wieczorne ja się ubieram inaczej. Jak artyści, aktorzy słynni, tacy jak mój przyjaciel Marek Konrad, wie pan, ja ubieram się inaczej. A tutaj dla gołębi się ubieram, żeby świat wiedział, może pan filmować, musi świat się dowiedzieć. Z panem prezydentem Dudą inaczej, dla gołąbków inaczej. Chociaż ja kocham stworzenia bardziej niż ludzi, wie pan. Tak. O Jezu, to zanim w to wejdę, tak. To... O tej są. Wie pan, no i musi nie? Pan wejść w kanał. ZPR. I z tą firmą naprawdę mam wspomnienia bardzo negatywne. Ja przez tą firmę byłem prześladowany, niszczony, sądzony. Wiesz, że kiedyś były ciężkie czasy. Ten człowiek właściwie, który miał talent, musiał po prostu pracować dla jednej, jedynej firmy pod specjalnym nadzorem. No, tak. Krótko się da. O to chodzi, żeby coś tam było. Dokładnie. A tutaj co pan szef kuchni przygotował? A tu widzę właśnie, jak rodzice przyjeżdżali z całego powiatu, z województwa do mnie, jak już... Bo ceka deserterzy po tym słynnym filmie, po tej emisji tego filmu, dawali mi dzieci po 4-5 latek pod moją opiekę, gdzie ich ćwiczyłem, uczyłem ich pierwszych ewolucji tak no, niebezpiecznych. Rodzice z całego powiatu, z całego województwa ufali mi. Dawali mi pod opiekę dzieci. Widać wizualnie w moich ojczystych stronach, w powiecie biłgorajskim, pod opieką jest czwórka dzieci, gdzie ja ich ćwiczę. No, to są wspomnienia sprzed 30 lat. Jestem zdziwiony bardzo, że te zdjęcia jeszcze są. Ujrzały światło dzienne. Ja boję się każdego dnia. Jeśli dzień się kończy, to ja dziękuję Bogu Jahwe, że ja przetrwałem przy tak ciężkich ćwiczeniach, które wykonuję już od lat. Jak pan wie, i to jest jedyny powód noszenia Biblii. Boję się samego siebie, że mogę w każdej chwili umrzeć, no, ćwicząc. Tam z powrotem spaceruję. Bardzo dobra pora.